Witam Państwa bardzo serdecznie. Dwa słowa na gorąco po meczu reprezentacji, bo mnie tak samo jak Państwo i ja jestem roztrzęsiony. W sumie można było powiedzieć dlaczego. No niby wszystko wiedzieliśmy, widzieliśmy jak nasza reprezentacja ostatnio gra. Natomiast i nagle liczyliśmy, no tak jak zwykle to można by było powiedzieć, taka romantyczna naiwność. Tak można by było powiedzieć. Ale powiem Państwu, że ja już jestem naprawdę teraz zły, dlatego że to są rzeczy, które przecież jakby wiele osób przewidywało. Znaczy przewidywało, że jeżeli jakby do kadry weźmie się trenera, który nie ma dorobku, żeby być selekcjonerem no jednak dużego kraju w środku Europy, z bardzo ciekawymi piłkarzami, w tym najlepszym piłkarzem świata, no to tak to się będzie musiało skończyć. Znaczy to jest tak, że wielu z Państwa, tak samo jak i ja, jak dowiedzieliśmy się, kto ma być trenerem reprezentacji Polski, no to zastanawialiśmy się, no sprawdzaliśmy, kto to w ogóle jest, jaki ten człowiek ma dorobek, no to czy to w ogóle tak powinno wyglądać. No i okazywało się, że taki no bardzo przeciętny, bardzo przeciętny. No i najgorsze przewidywania się sprawdziły, bo ja powiem Państwu tak, no fakty. Sousa wygrał mecz tak naprawdę tylko z Andorą. Polska w każdym meczu, i to z bardzo przeciętnymi zespołami, traciła taką ilość bramek, jak dawno już nie traciła. Znaczy defensywa raczej to była ta część, która w której w Polsce można było zauważyć przez lata jakieś takie oznaki solidności. Za poprzednich selekcjonerów bynajmniej, żeby nie wspomnieć o turnieju w 2016 roku, gdzie w sumie chyba straciliśmy w cały turniej dwie bramki, jeżeli dobrze pamiętam. No w każdym razie tracimy ogromną ilość bramek, wygraliśmy tylko z Andorą, tracimy ogromną ilość bramek i to jest oczywiste, dlatego że Sousa zaczął zmieniać ustawienie z tyłu, które Polakom od początku nie leżało, to znaczy zaczął grać trójką ze stoperem jako szczęsnym. To było widać po prostu ogromny bałagan. Najlepiej to było widać w meczu z Węgrami, gdzie ciągle za kołnierz na wolne pole nasi piłkarze dostawali piłki. Węgrzy robili co chcieli. On musiał w trakcie meczu wprowadzać korekty. Potem się upierał po to, żeby dzisiaj zagrać czwórką. Tam oczywiście była zmiana przy ofensywie. Tam Rybus schodził na skrzydło i grał tak naprawdę skrzydłowego, pomimo że jest lewym obrońcą. Ale to i tak wprowadzało chyba ogromny bałagan i to każdy z Państwa to widział na boisku. Myśmy dzisiaj mieli dobre momenty. Bez wątpienia były dobre momenty. Początek jakby pierwszej połowy, początek drugiej połowy. Ale potem to już było to, co zwykle. To znaczy drużyna jakby... Każdy wie, że żeby wygrywać wielkie turnieje, to drużyna musi być zgrana, musi znać schematy, musi wiedzieć, piłkarze muszą wiedzieć, z kim grają, jak mogą z nim zagrać. Natomiast u nas za Sousy to w każdym meczu to wyglądało inaczej. Kombinowanie z ustawieniem, składem i tak dalej, no po prostu to nie mogło się udać na turnieju i po prostu jakby taka, tak jak mówię, taka naiwność, naiwnie wierzyliśmy, że to nam się uda, jak nie potrafiliśmy u siebie wygrać przecież z bardzo słabą, teraz bardzo słabą Islandią. Mieliśmy duże problemy również z Rosją, która również to nie są, tak delikatnie można było powiedzieć, no to nie jest najlepszy okres dla reprezentacji Rosji, mimo trenera, do którego pewnie tak jak duża część z Państwa, ja mam dalej ogromną sympatię. Natomiast już odchodząc od tych dygresji, no to tak, bałagan w obronie, ogromna ilość straconych bramek. W ostatnich spotkaniach stawiał na Puchacza po to, żeby ostatecznie wystawić Rybusa na przykład na lewej stronie. No po prostu jakby genialna konsekwencja w tym, co on wyprawiał. Zdziwiony byłem dzisiaj tym, że grał Linety. Ja wiem, że on szczelił bramkę, ale generalnie no, szczelił bramkę, miał też swoje dobre momenty, ale generalnie w meczu moim zdaniem przynajmniej grał słabo. I to dlatego, że on po kontuzji się odbudowywał, potem siedział na ławce, a z drugiej strony przecież w środku mógł spokojnie postawić Sousa Modera, który regularnie gra w pierwszym składzie w Premier League. Bo po prostu jakby to są tak niezrozumiałe jakieś jego decyzje. Poza tym postawił go jako podwieszonego pod napastnikami, kiedy on zawsze przecież był bardzo dobrym albo pomocnikiem defensywnym. On może odbierać piłki, rozpoczynać akcje i tak dalej, natomiast nie grać ofensywnego pomocnika razem dzisiaj z Zielińskim. No po prostu, co to jest za jakiś kolejny pomysł tego człowieka? No po prostu, i to było, i tam, gdzie oczywiście grał z tyłu, to szło mu to dobrze, prawda? I ten. Natomiast tam, gdzie próbował jakby wchodzić w rolę Zielińskiego, no to tracił ogromną ilość piłek. No to wszyscy Państwo dzisiaj widzieliście. To zresztą było do przewidzenia dla każdego, kto chociaż średnio jakby interesuje się piłką nożną, ogląda jakby
regularnie Linetiego od lat w Serie A zresztą. No w związku z tym to jest jakby druga obserwacja. No trzecia obserwacja jest taka, że proszę Państwa, no Słowacja jest najsłabszą drużyną w grupie. To bez tego zwycięstwa to praktycznie się kończy nasz turniej. Chciałbym się mylić i nagle, żeby z Hiszpanią nastąpiło jakieś cudowne odmienienie zespołu, prawda? I ze Szwecją, ale nic niestety na to dalej nie wskazuje. I jestem ogromnie zły, dlatego że proszę Państwa, personalnie to jest najlepsza drużyna piłkarska, personalnie. Najlepsze pokolenie polskich piłkarzy za całego mojego życia. Ja piłką się interesowałem od małego, jeździłem zresztą na mecze reprezentacji Polski wszędzie za nimi, po całym świecie. Zresztą w 2016 roku byłem również tą reprezentacją. Widziałem, że personalnie miała dużo mniejsze możliwości, natomiast była drużyną. I na dzisiaj, mając najlepszy skład, najlepszy personalnie skład, najlepszego piłkarza w składzie na świecie, no po prostu Boniek, wyznaczając tego człowieka, tego Sousę z Ibitop, no po prostu oni nam wszystko nam rozwalili, no po prostu, no niestety. No. Niestety nam ten zespół rozwalili, to było widać, że po prostu no Lewandowski, który już w pewnym momencie cofał się na defensywnego pomocnika dzisiaj po prostu, no bo właśnie ten bałagan, o którym Państwu mówię, wprowadził Frankowskiego przed Moderem, no przecież no, naprawdę i to jeszcze do środka pola zamiast na prawą stronę, gdzie wystawiał Frankowskiego w poprzednich meczach na prawej stronie. To teraz go wstawił go do środka i ja grał, również grał bardzo słabo, no przynajmniej taka jest jakby moja opinia, a Modera wstawił dopiero później. Również jako takiego wahadłowego, nie no po prostu w środku, ja powiem Państwu, no, to taki bałagan w bardzo dobrej personalnej reprezentacji jak dawno nie widziałem. I po prostu jest mi ogromnie przykro, że rzeczy oczywiste, to znaczy oczywiste jest to, że przecież człowiek bez dorobku no, może gdzieś próbować jakby siły i tak dalej, natomiast nie musi w polską kadrę. Co to są w ogóle za jakieś kolejne pomysły? No szkoda, żal i ja powiem Państwu, no chciałem się z tym podzielić, tutaj jako sport, piłka nożna, jako moje hobby. Ja nie mam monopolu na wiedzę, no, ale mówiłem, ostrzegałem. No, byłem bardzo sceptyczny w stosunku do zatrudnienia Sousy i chciałem się bardzo pomylić. No i przykro mi, że tak się nie stało i przykro mi, że dzisiaj wszyscy musieliśmy oglądać tą romantyczną męczarnię reprezentacji Polski. Bo oczywiście tam można powiedzieć, że mieliśmy pecha, no ale my zawsze mamy jakieś wytłumaczenie. Znaczy, z reprezentacją Słowacji personalnie ta nasza reprezentacja powinna po prostu wygrywać bez względu na te wszystkie problemy. A przez dużą część spotkania po prostu graliśmy słabo. Byśmy mieli dobre momenty, takie momenty, gdzie ja byłem zaskoczony, że polska reprezentacja gra piłką. Przez lata, tak jak Państwo mówią, jak ja się interesuję piłką przez całe swoje życie, no to polska reprezentacja raczej grała tak, że prawda, tam czekała na kontrę, jakieś takie gra z pominięciem drugiej linii, prawda? Za czasów, kiedy mieliśmy na przykład Mączyńskiego i tak dalej, to nie dało się, znaczy, Zieliński nie był w takiej formie jak dzisiaj, no Klich nie grał w Serie A, zresztą regularnie i ten, a dzisiaj można już pograć tą piłką i było widać takie fragmenty, ale było widać, że to było za mało, dlatego, że ta reprezentacja, ona po prostu powinna grać i powinien być jakiś twardy szkielet, po to są mecze sparingowe, żeby zgrywać ten szkielet. Było wiadomo, że jeżeli on bierze reprezentację w eliminacjach, to w eliminacjach również powinna być ta reprezentacja zgrywana już w pewnym szkielecie, a to w każdym meczu inaczej. Tu po prostu, tu przestawianie, tam kombinowanie. Po prostu tu tą trójkę, reprezentacja pierwszy raz z tym grała. To nie jest tak, że każdy może z tym zagrać. No ja zgadzam się, tam Szczęsny gra nogami dobrze i może grać stopera. To on akurat pasuje do tego, prawda? Do tego systemu. Podobnie zresztą grał w Juventusie. Natomiast nie każdy obrońca tak gra. Prawda? Nie każdy obrońca tak gra i to po prostu było widać. A tym bardziej, jak on tam ciągle wprowadzał jakiś chaos, jakieś zmiany. I do ostatniej chwili nie było wiadomo, jak to będzie ułożone, bo to, że Bednarek zagra, to wiedziałem, Gligrasz i przewidywałem. Natomiast no, wydawało się, że Puchacz zagra, on po prostu wystawił Rybusa po to, żeby pełnił rolę lewego pomocnika, kiedy on tak naprawdę jest, jak jest w formie, to jest solidnym, ale lewym obrońcą, a nie pomocnikiem. Po prostu każdy, kto nawet przeciętnie interesuje się piłką, o tym wie, no ale tutaj... Widać po prostu, no przykre, to przykre jest to, proszę Państwa, przykre. Oczywiście ja teraz jestem zły i zasiądę do meczu z Hiszpanią, będę dalej kibicował naszej reprezentacji, no ale, ale po prostu fatalne decyzje personalne, no wiele wskazuje na to, zmarnowały najlepsze pokolenie piłkarzy od lat. No i ta ich arogancja, która po prostu nie słuchają nikogo, nie wiem, żeby mnie słuchali, bo ja tam żadnym ekspertem nie jestem. Natomiast no, to są rzeczy, które są po prostu oczywiste. I każdy, nawet laik je widzi. Tylko nie widzi Sousa i Boniek. No to niestety. Przykro mi, ale w górę serca i
może jeszcze za mojego życia przeżyję to, co przeżywali moi rodzice, dziadkowie, prawda? W 82 roku na przykład, czy tak, prawda? Bo to chciałbym mieć taki moment, czy w 74, czy w ogóle te mecze, w ogóle w eliminacjach, na igrzyskach, prawda, polskiej reprezentacji. Ja chciałbym mieć taki moment, żebym nie tylko oglądał te, prawda, w telewizji przypomnienia, tylko chciałbym sam to kiedyś przeżyć. Państwo też pewnie by chcieli, no ale... Ale widać, na razie póki co nie jest nam to dane. Jest mi bardzo przykro z tego powodu. No tyle. Pozdrawiam Państwa serdecznie.